Nowoczesna apeluje o zwiększenie nakładów dla lubuskiego oddziału NFZ. Działacze wskazują, że placówki opieki zdrowotnej w regionie nie są finansowane na odpowiednim poziomie. Chodzi głównie o nakłady finansowe na kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dzisiaj po prostu wymaga to określonych nakładów. Ten temat już 10 stycznia poruszał zarząd województwa. Nowoczesna popiera stanowisko zarządu w sprawie zwiększenia nakładów dla lubuskiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ze środków publicznych. Środki publiczne powinny być w większej mierze przeznaczone na leczenie. Bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan jest priorytetem. Waldemar Taborski, były wieloletni dyrektor Zielonogórskiego Szpitala, obecnie szef jednego z najnowocześniejszych w Polsce centrów rehabilitacji, zaznacza, że dofinansowanie dla szpitali, które utrzymuje się rokrocznie na tym samym poziomie, doprowadza do degradacji placówki. Od dyrektorów i personelu medycznego szpitali wymaga się wyższych kwalifikacji, zabiegów wykonywanych nowoczesnym sprzętem, zwiększają się też oczekiwania pacjentów, a nie idą za tym pieniądze. Pacjent ma też swoje oczekiwania, on wie, w jaki sposób powinien być leczony, jest w stanie skonfrontować, powiedzmy, obecne metody leczenia, które są stosowane w danym szpitalu, również gdziekolwiek indziej, prawda, w innych krajach. Nowoczesna podkreśla, że kolejne działania rządu dotyczące służby zdrowia odbiją się bezpośrednio na pacjentach. Jak słyszymy, planowana przez rząd reforma służby zdrowia, która zakłada dostęp do opieki medycznej dla wszystkich bez konieczności opłacania składek ZUS-owskich, to pieśń przyszłości. Reforma prawdopodobnie zostanie wprowadzona dopiero w 2025 roku. W przyszłym roku znika Narodowy Fundusz Zdrowia, a opiekę zdrowotną w województwach będzie nadzorowała nowa jednostka działająca przy wojewodzie. Jak dodają działacze, zmiana nazwy czy utworzenie nowego urzędu niczego nie zmienią. Po prostu potrzeba większych nakładów finansowych na służbę zdrowia. Apelujemy o to, żeby urealnić te koszty i zwiększyć środki publiczne na działalność lubuskiego oddziału NFZ. Lubuski poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski w tej sprawie w Sejmie interpelował ponad 10 razy. Jak usłyszeliśmy w biurze poselskim, większość odpowiedzi na interpelację była dość enigmatyczna.